Na miejscu piątym weekendowych przegranych Valentino Rossi. Dziewięciokrotny mistrz MotoGP pokazał, że dwa czy cztery kółka nie robią mu różnicy, podczas Monza Rally Show prowadził w tym rajdzie, by ostatecznie przegrać z Robertem Kubicą i jego piękną panią pilot. Trzykrotny zwycięzca tego show w latach 2006, 2007 i 2012 tym razem musiał poczuć się jak na torze MotoGP. Znowu drugi. Miejsce czwarte to kolejny mistrz, tym razem F1. Sebastian Vettel podpisał kontrakt z Ferrari, ale nie to było porażką. Tą może okazać się fakt, że jeszcze przed zakończeniem kontraktu z Red Bullem pojawił się w bolidzie Ferrari. Złamanie kontraktu może go kosztować grube miliony euro. Miejsce trzecie i zostajemy przy Ferrari. To, że ten zespół ma słaby silnik, to wiadomo nie od dziś. Okazało się za to, że mają też najgłupszych szpiegów świata. Chcieli podglądać mistrzów, zespół Mercedes AMG Petronas, ale wysłali na miejsce blondynkę, dosłownie, która w stroju służbowym z kamerą termowizyjną oglądała nowy bolid. Została grzecznie wyproszona, no i teraz mogą podglądać tylko zespół Marussia. Miejsce drugie. Może jednak niech Ferrari nie idzie tropem zespołu Marussia. 16 i 17 grudnia cały dobytek tego zespołu będzie wystawiony na licytację, by spłacić długi. Wszystko poza silnikami będzie sprzedane. Mamy nadzieję, że silników nie kupiło Ferrari. A na miejscu pierwszym największych przegranych tego weekendu są kibice. Szkoda, że nie widzieli oni zespołu Kena Blocka, bo jego samochód był przygotowany perfekcyjnie do Monza Rally Show. Teraz czas na wygranych. Na miejscu piątym zespół Toro Rosso. Najpierw zatrudnili 17-letniego Holendra Maxa Verstappena, a teraz 20-letniego Carlosa Sainza juniora. Toro Rosso będzie miał najmłodszy skład w sezonie 2015, najmniej doświadczony i za odwagę wielkie gratulacje. Miejsce czwarte, Václav Pech. Podobno nazwisko zobowiązuje, aczkolwiek w tym wypadku o braku pecha może mówić ten czeski kierowca. Na swoim koncie zapisał kolejną wygraną podczas praskiego Rally Sprintu, który jest czeskim odpowiednikiem naszego rajdu Barburka. Wygrał już połowę z 20 edycji. Na miejscu trzecim kolejny wielki mistrz, Sebastian Loeb. Podobnie jak w 2009 roku, 60. jubileuszowy Rally Divar padł łupem Sebastiana i jego żony. Można powiedzieć, że po raz kolejny zdeklasowali konkurencję. Jak widać, treningi z małżonką przed rajdem Monte Carlo wychodzą mu na dobre. Na miejscu drugim Alessandra Benedetti, Włoszka, która miała okazję zasiąść na prawym fotelu u Roberta Kubicy podczas Monza Rally Show. Po sukcesie w tej imprezie razem z Robertem triumfowali również w Masters Show, równoległych wyścigach na głównej prostej Autodromo di Monza. No cóż, opłaca się być lekkim. I miejsce pierwsze, Petter Solberg, debiutant zresztą w debiutującej lidze, czyli Rally Crossowych Mistrzostwach Świata, potwierdził tylko, że po 9 latach od zdobycia tytułu mistrza w WRC nadal liczy się w stawce i potrafi dokopać młodszym kolegom. Wygrał w Argentynie.